drugiej części webinarium Akademii Czystego Powietrza. Ta część poświęcona będzie najważniejszym kwestiom dotyczącym instalacji z pompami ciepła w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Jakie tematy chciałbym poruszyć? Przede wszystkim pokazać wymogi formalne i wytyczne branżowe w zakresie pomp ciepła. Powiedzieć kilka słów na temat doboru pomp ciepła, tutaj głównie pomp ciepła powietrze-woda. Na temat udziału pracy grzałki elektrycznej w różnych rozwiązaniach. Porozmawiać na temat temperatury pracy pompy ciepła w kontekście temperatury instalacji wody grzewczej. Jak jest to powiązane również z kwestią termomodernizacji budynków. Pokazać też narzędzie dotyczące kosztów ogrzewania, tym razem samych kosztów eksploatacyjnych. Jak również poruszyć kilka istotnych tematów, w tym między innymi kwestie głośności urządzeń. Ważna sprawa to referencje firm instalacyjnych, wykonawczych. Będę chciał pokazać też inne webinaria, które powstały w ramach serii webinariów Czystego Powietrza, Akademii Czystego Powietrza i pokazać jeden z materiałów, który będzie pewnym podsumowaniem tej części. Bardzo Państwa proszę o zadawanie pytań na czacie. Jak wygląda kwestia formalna, jeżeli chodzi o wymogi formalne dotyczące pomp ciepła? One są bardzo dobrze opisane w wytycznych branżowych port PC w zakresie doboru, montażu, uruchamiania, projektowania instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Tam jest to trochę bardziej rozwinięte, tutaj tylko zasygnalizuję kilka punktów. Z punktu widzenia formalnego pompy ciepła typu powietrze-woda i powietrze-powietrze nie mają konieczności wymogów pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia. Podobnie jest z pompami ciepła solanka-woda z poziomymi wymiennikami ciepła. Natomiast w przypadku pionowych wymienników ciepła, czyli pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp typu solanka-woda, tak zwanych gruntowych, jest konieczność zrobienia projektu prac geologicznych, zgłoszenia do powiatowego urzędu, a powyżej 100 metrów głębokości odwiertów projekt ruchu górniczego. I istotną kwestią jest też geologiczna dokumentacja powykonawcza. Tak jak powiedziałem, więcej szczegółów można znaleźć w tych materiałach, o których tutaj Państwu powiedziałem. W przypadku poziomy gruntowych wymienników ciepła nie ma formalnie wymogu ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, natomiast dobrą praktyką jest wpisanie w mapkę geodezyjną wymienników po to, żeby w przyszłości nie było problemów z przeprowadzaniem na przykład wody czy też innych instalacji przez działkę. Jeżeli chodzi o pompy ciepła typu woda-woda, tutaj formalnie wymagany jest projekt i pozwolenie wodnoprawne, projekt na każdą studnię czerpalną i rzutową i te wymogi tutaj są trochę specyficzne. Chciałbym Państwu też zwrócić uwagę na materiały, które nie są formalnie związane z przepisami, ale są kompleksowymi wytycznymi, będącymi aktualnym stanem wiedzy na temat pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych. Te wytyczne nie zastępują instrukcji instalacji producentów pomp ciepła czy producentów osprzętów, ona absolutnie tutaj jest kluczowa. Natomiast dobrą praktyką jest to, żeby były podstawą do zawierania umowy inwestora z instalatorem, firmą wykonawczą i do tego gorąco zachęcamy, żeby tak robić. Zawierają te wytyczne dużo informacji syntetycznych na temat doboru pomp ciepła, montażu, uruchomień pomp ciepła, za chwilę tę tematykę trochę rozwinę. Jest tam też sporo narzędzi, arkuszy kalkulacyjnych, które można pobrać za pomocą kodów QR lub też linków. I co jest istotne, wytyczne są wspierane przez wszystkich producentów zrzeszonych w Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Są to de facto drugie wytyczne branżowe, kompleksowe na rynku europejskim. Pierwsze pojawiły się w Niemczech. Wspólnie współpracując z niemieckim stowarzyszeniem BWP wydaliśmy te wytyczne i dopasowując do warunków polskich. Tematyka pokazana jest między innymi na kolejnym slajdzie, czyli kwestia tego, że powinno się budynki możliwie tak termomodernizować, żeby temperatury wody grzewczej na tak zwanym zasilaniu w warunkach projektowej temperatury zewnętrznej nie były wyższe niż 55 stopni. W przypadku niektórych pomp ciepła jest możliwe 60 parę stopni, ale to już jest kwestia konkretnych technologii. Jest też opisana kwestia doboru drugiego źródła, doboru pompy ciepła, również ograniczenie, propozycja ograniczenia udziału pracy grzałki, o której też kilka słów powiem. Dobory średnic, tutaj bardzo częstym błędem instalatorów jest to, że
traktują pompy ciepła tak samo jak inne urządzenia grzewcze, takie jak kotły gazowe wiszące, czy też kotły na paliwo stałe. Jest sporo różnic, o których warto pamiętać. Kwestia konieczności stosowania buforów, doboru buforów, kwestia też ograniczeń związanych z głośnością pomp ciepła, które zresztą też poruszymy w tym webinarium. W najbliższym czasie branża, mówię tu o roku przyszłym, 2022, planuje rozpoczęcie Akademii Pomp Ciepła w ramach PORT-PC, szkoleń z systemów hydraulicznych pomp ciepła. Chcemy, żeby producenci też włączyli się w ten system szkoleń. Będą to szkolenia e-learningowe, prawdopodobnie połączone z webinariami. Chcemy też ustandaryzować szkolenia producentów w kontekście przekazywania informacji, danych technicznych na temat urządzeń, wymaganych minimalnych informacji, jak również planujemy wydanie nowszej wersji poradnika, który wydany był w 2016 roku, dotyczących typowych schematów hydraulicznych, który będzie zaktualizowany przy okazji właśnie tych dodatkowych systemów szkoleń. Kwestia ujednolicenia systemu szkoleń jest kluczowa. Tylko 10% instalatorów, może kilkanaście procent montuje pompy ciepła, reszta no, wymaga tak naprawdę szybkiego wdrożenia ze względu na te oczekiwania, które występują no, w tej chwili w Polsce, myślę, że również w całym świecie, bo jeżeli popatrzymy się na rynek niemiecki, mówi się o tym, że do 2030 roku będzie no, zamontowanych około 5-6 milionów pomp ciepła. Bardzo duże liczby, również w Wielkiej Brytanii mówi się o podobnych wielkościach w ciągu najbliższych kilkunastu lat. I to oznacza bardzo duże przeszkolenia, jeżeli chodzi o branżę instalacyjną i też będziemy jako branża pracować nad tym, żeby wspólnie takie projekty można było realizować. Przy doborze pompy ciepła do budynków zwrócę uwagę na połączenie tych technologii wynikające z faktu tego, że im mamy lepiej izolowany budynek, tym mamy niższe temperatury pracy instalacji grzewczej, niższe temperatury na grzejnikach. Mówi się o tak zwanej niższej temperaturze dolnego źródła. A im niższe te różnice temperatur, widzą Państwo na wykresie ten poziomą część, im jesteśmy bliżej tej wartości w lewo, tym wyższa efektywność. Ten współczynnik efektywności COP, chwilowy, ale również sezonowy, po prostu rośnie. Dążymy do tego, żeby ta efektywność pomp ciepła była jak najwyższa, natomiast mocno rekomendowane jest z jednej strony audyt energetyczny, obliczenie OZC, termomodernizacja. Tutaj warto tą termomodernizację zrobić w sposób profesjonalny, korzystając z tego, że w programie Czyste Powietrze audyt jest dofinansowywany w 100%. W związku z tym zwracam na to uwagę, że warto to wykorzystać, dlatego że pompy ciepła to technologia, która wymaga tego, żeby to dobrze sprawdzić. Pokażmy przykład doboru pompy ciepła w budynku, który został poddany termomodernizacji. Taki przykład widzimy tutaj na tym slajdzie. Budynek o powierzchni ogrzewanej 160 m2. Taki typowy, nieizolowany budynek może mieć około, czy bardzo lekko izolowany, z gorszymi oknami, z gorszą izolacją na poddaszu, czy brakiem izolacji, około 100 W na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej w temperaturze projektowej minus 20, czyli w takim przypadku około 16 tysięcy watów, czy 16 kW. Widzimy też, jak zmienia się zapotrzebowanie tego obciążenia cieplnego w różnych temperaturach. Nieprzypadkowo pokazana jest temperatura 0 stopni, dlatego że w tej temperaturze, to jest taka średnia temperatura w sezonie grzewczym, ta moc będzie mniej więcej równa połowie. Jeżeli budynek zostanie poddany dobrej termomodernizacji, to projektowe obciążenie cieplne dla minus 20 może spaść o 50%, a zużycie ciepła budynku może być nawet jeszcze niższe, pod warunkiem, że rzeczywiście ta instalacja będzie pracować efektywnie, czyli w każdym pomieszczeniu będą zamontowane zawory termostatyczne przygrzejnikowe lub też inne urządzenia sterujące temperaturą w pomieszczeniach i będzie też regulacja pogodowa. I również w tej sytuacji efektywność pompy ciepła będzie znacząco wyższa, także warto w tym kierunku iść. Jeżeli popatrzymy się na budynek, który został poddany termomodernizacji, jego projektowe obciążenie w tym przypadku cieplne może być między 8, 9, 10 kW, czy też może być nawet trochę niższe i narzucimy to na wykres mocy pompy ciepła dla parametrów temperatury zasilania 55 stopni. Widzą Państwo taki punkt przecięcia, to jest tak zwany punkt biwalentny przy tak zwanej pracy równoległej, kiedy jest możliwość pracy równolegle grzałki razem z pompą ciepła.
poniżej tej temperatury punktu ekwiwalentnego dołącza się grzałka, ale nie pracuje pełną mocą, tylko uzupełnia braki mocy, które mogą być na poziomie 1, 2 czy kilku kilowatów. I to zapewnia bardzo efektywną pracę, tym bardziej, że dobrze dobrany punkt biwalentny pozwala na to, że udział pracy grzałki jest bardzo nieznaczny. Bardzo wielu inwestorów boi się, że jak jest grzałka elektryczna przy pompie powietrznej, to te koszty są bardzo, bardzo duże. Oczywiście alternatywnym rozwiązaniem, gdzie nie ma tego problemu, jest pompa ciepła gruntowa. Grzałka tam jest tylko i wyłącznie w celach awaryjnych. No i to moc pompy ciepła dobiera się mniej więcej na wartość tego projektowego obciążenia cieplnego. No tutaj są różne szkoły, jak gdyby nie chcę wchodzić w szczegóły, tutaj zachęcam do kwestii już szkoleń szczegółowych związanych z pompami gruntowymi. Jeżeli popatrzymy się na podobny przykład, akurat w tym naszym przykładzie mamy budynek jeszcze lepiej termomodernizowany do standardu warunków technicznych 2017 lub nawet blisko 2021. Ja tylko dopowiem, że tego standardu jako takiego w Polsce wprost nie ma, żeby można było pokazać to jako budynek referencyjny. Trochę tego brakuje, więc troszkę traktuję te standardy jako pewne referencje. I temperatura biwalentna wynosi minus 8. No to zwrócę uwagę na to, że w trzeciej strefie, tutaj jest to temperatura projektowa minus 20, widzą Państwo po prawej stronie mapę, jest to właściwie większość Polski, udział pracy grzałki będzie nieduży, bo patrząc na tabelę, którą przygotowała właśnie port PC, w wytycznych port PC część 7, w trzeciej strefie, gdyby punkt biwalentny był minus 8, udział pracy grzałki będzie statystycznie na podstawie lat 1971-2000, mówię o typowym roku, na poziomie około 1,6%, czyli byłoby to mniej więcej razy 130-150 kWh rocznie, to 1,6% byłoby to w tym przypadku około 200 kWh, czyli prawdopodobnie 100 kilkadziesiąt złotych rocznie. Gdybyśmy dobierali te pompy ciepła z mniejszym udziałem, a tutaj zawsze rekomendujemy, żeby ten udział był jak najniższy, ale też nie ma potrzeby też bardzo mocno przewymiarowywać pompy ciepła. Jeżeli byśmy założyli dla tych różnych stref, widzą Państwo tutaj na ekranie strefę pierwszą nad morzem, to jest temperatura projektowa minus 16, strefę drugą, temperatura projektowa minus 18, to jest powiedzmy Wielkopolska, ale też obszar, który ciągnie się w kierunku morza. Trzecia strefa to strefa dużych miast, takich jak Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź. Czwarta Białystok między innymi, ale też powiedzmy południe Polski. Piąta to Suwałki, ale też Zakopane. To widzimy też, jakie byłyby w miarę optymalne temperatury biwalentne z punktu widzenia udziału statystycznego grzałki dla tych lat, o których powiedziałem, 1971-2000. Czyli powiedzmy dla strefy pierwszej byłoby to minus 7 stopni lub niżej, dla strefy powiedzmy trzeciej minus 11, dla strefy piątej minus 15. Analizy wskazują, że te dane się pokrywają z najnowszymi analizami, za chwilę o nich powiem. W związku z tym dobrze jest dobierać w taki sposób, żeby ten udział grzałki był na poziomie no, nie większym niż kilkadziesiąt złotych rocznie. Mówię o udziale pracy grzałki na potrzeby ogrzewania przy pracy równoległej poniżej temperatury punktu biwalentnego. Zachęcam Państwa do tego, żeby pobrać, widzą Państwo tu kod QR, taki poradnik pokazujący, co się stało w ciągu ostatnich lat, 10 lat z temperaturami zewnętrznymi w Polsce, jak zmieniły się, jak wygląda rzeczywisty rozkład temperatur zewnętrznych, na ile rzeczywiście spadła potrzeba powiedzmy i ogrzewania, ale również ten użycia pracy grzałki właśnie w przypadku pomp ciepła powietrze-woda. I on też pokazuje, jak można przyjąć wartości temperatury biwalentnej w pompach ciepła dla różnej strefy. Jakie te wartości powinny być referencyjne na podstawie tego, co się zdarzyło w ostatnich, tak jak powiedziałem, 10 latach. A myślę, że przykładem jest kolejny slajd, który pokazuje, co się stało z liczbą dni z temperaturą dobową poniżej minus 10, często też w przypadku strefy trzeciej przyjmuje się tę temperaturę biwalentną w okolicach tej temperatury lub niższą. Zobaczmy na lewą część slajdu. W 1961 roku, między tą datą a 1990, typowa liczba dni w Polsce to była około 8 dni czy dób z temperaturą poniżej minus 10 średnią. W tej chwili jest to dwukrotnie mniej, w latach 2011-2020, widać to po prawej stronie u góry.
No i też widać, że są też obszary w Polsce, gdzie liczba dni z temperaturą poniżej minus 10 właściwie nie przekracza jednego, dwóch i to się bardzo mocno zmienia. Globalne ocieplenie jest faktem, ale myślę, że zachęcam Państwa do tego, żeby z tym materiałem się zapoznać. On pokazuje to, co się dzieje w ostatnich latach. Dążymy do tego, żeby temperatury pracy instalacji grzewczej były możliwie jak najniższe, a jest to możliwe dzięki termomodernizacji, dzięki temu, że na przykład już wymienimy okna, zaizolujemy ściany, zaizolujemy poddasze. Program Czyste Powietrze zachęca do tego typu działań. My też gorąco zachęcamy nie tylko do tego połączenia tych rzeczy, ale również do tego, żeby zrobić odpowiednio audyt energetyczny, który sprawdzi, jak to wygląda od strony również właśnie efektów i też podpowie, która część termomodernizacji jest tutaj optymalna. Jeżeli pójdziemy w kierunku właśnie tego obniżenia projektowego obciążenia cieplnego budynku poprzez zapewnienie lepszych okien, lepszej izolacji, ścian, poddasza, czy też wentylacji z odzyskiem ciepła, to spadają również nie tylko te projektowe obciążenia cieplne, na przykład w naszym przykładzie jest głęboka termomodernizacja, to obciążenie cieplne spadło z 100 W do 50, czyli z tych 16 kW, 1000 W projektowego obciążenia do 8000 W, ale również ta sama instalacja przy tych samych przepływach wody grzewczej będzie mieć niższe temperatury, mówię o instalacji grzejnikowej, na przykład już nie będzie potrzebna temperatura 80 stopni, tylko temperatura 55 stopni, spadną też różnice temperatur zapewniające lepszą pracę instalacji. W związku z tym ta sama instalacja często po niewielkiej, lekkiej modyfikacji, na przykład wymianie jednego czy dwóch grzejników, może już pracować w miarę efektywnie z pracą pompy ciepła, czy też w układzie z instalacją fotowoltaiczną. To, co jest istotne, to również stosowanie regulacji temperaturowej, regulacji pogodowej w oparciu o krzywą grzewczą. Jeżeli popatrzymy się na ten pierwszy przypadek budynku, który miał bardzo duże zapotrzebowanie, gdzie były bardzo wysokie temperatury zasilania przy minus 20, 80 stopni, to tam zastosowanie pompy ciepła nie wchodziło w grę, bo praktycznie poniżej temperatury 0 stopni już przekraczana była temperatura wody grzewczej na zasilaniu 55, to jest troszkę ponad tą zieloną strzałką, którą widzimy na niebieskiej linii i to by oznaczało, że potrzebne byłoby drugie źródło ciepła, na przykład kocioł gazowy. Natomiast w przypadku obniżenia zapotrzebowania spadają parametry instalacji, jeżeli chodzi o temperatury i również praca według krzywej grzewczej pozwoli na ciągłą pracę, ewentualnie z niewielkim dołączaniem się grzałki. I tutaj zwracam uwagę na to, że ta regulacja jest bezwzględnie konieczna po to, żeby zapewnić rzeczywiście efektywność pracy układu. Do tego oczywiście potrzebne są również stosowanie buforów. Tutaj więcej informacji jest właśnie w wytycznych Port PC, ale też w innych webinariach, do których zachęcam Państwa, żeby zobaczyć, ja do nich wrócę na końcu. Ważnym połączeniem oprócz regulacji pogodowej jest również miejscowa regulacja, która zapewnia możliwie stabilną temperaturę, bo pamiętajmy, że przegrzewając o 1 Kelvin instalację z reguły średnio mamy stratę efektywności pompy ciepła, zwiększenie kosztów około 2,5%, a z kolei przegrzewając pomieszczenia o 1 stopień to jest około 5-6% więcej zużytego ciepła, a zarazem też energii elektrycznej pompy ciepła. W związku z tym często przegrzewane pomieszczenia powodują, że ten poziom oszczędności jest niewielki, w związku z tym warto też tą regulację miejscową, przygrzejnikową, czy też podobne rozwiązania stosować. Termomodernizacja budynku jest bardzo mocno wskazana ze względu na obniżenie parametrów. Często jest jedynym rozwiązaniem, jeżeli chcemy stosować pompę ciepła, gdzie są zbyt wysokie parametry, na przykład temperatury powyżej 55 czy 60 stopni przy minus 15, minus 20. To dosyć łatwo sprawdzić, dlatego że jeżeli inwestor chce sprawdzić, jakie są temperatury, to można to oczywiście zmierzyć, ale popatrzeć na kocioł, ale można też potrzymać rurę czy grzejnik, jeżeli utrzymamy temperaturę, utrzymamy ręką grzejnik czy rurę przy grzejniku, to ta temperatura jest niższa niż 55 stopni, a warto to zrobić przy większych mrozach. W związku z tym to też jest pewna wskazówka od strony tego, na ile ten budynek jeszcze wymaga dużo większej termomodernizacji. Jak Państwo widzą, w typowym budynku straty ciepła rozkładają się bardzo różnie. No w tej chwili w tych budynkach nowych większość strat ciepła jest przez okna i przez ewentualnie wentylację. W budynkach istniejących, w starszych standardach, ten rozkład mniej więcej pokazany jest tak, jak Państwo widzą, czyli straty ciepła przez
Wentylację to około 30-30 parę procent, przez dach to około 20-30%, przez ściany około 20%. Straty przez okna w tej chwili spadają, dlatego że mamy coraz lepsze okna, natomiast te stare okna mogą być nawet te straty powyżej 20 paru, czy nawet 30%, w związku z tym tutaj warto też to przeanalizować i po to jest też potrzebny ten audyt energetyczny. Jeżeli popatrzymy się na różne standardy, tak jak powiedziałem, nie ma budynków referencyjnych, ale możemy pokazać standardy referencyjnej izolacji, to zwracam uwagę na to, że jeżeli izolujemy budynek, to zgodnie z wnioskiem powinniśmy go zaizolować do standardu warunków technicznych 2021. To, co Państwo widzą, to jest tylko przybliżone obliczenia, a w każdym wniosku jest możliwość nawet samemu obliczenia grubości izolacji na podstawie wybranej izolacji grubości ściany. Ale widzimy, że jeżeli ma być to standard warunków technicznych 2021, pustek ceramiczny o powiedzmy grubości 24 cm, no to jest to około 17 cm, a w standardzie na przykład 2008 roku było to w granicach 9 cm, więc widać, że te standardy tutaj są zdecydowanie już wyższe i pozwalają na to, że będziemy oszczędzać energię, a warto zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość energii jednak jest, czy właściwie kosztów jest związanych z eksploatacją. W związku z tym warto ten audyt energetyczny, moim zdaniem, rzetelny zrobić. Jeżeli popatrzymy się na izolację poddasza, to standard warunków technicznych 2021, zakładając współczynnik izolacyjny o wartości lambda równej 0,04, są też lepsze w tej chwili, ale takie założenie, to około 25 cm, to oczywiście też jest kwestia przeanalizowania na konkretnym przykładzie i taka możliwość, z tego co pamiętam, też występuje we wniosku, także to są wartości tylko orientacyjne. Tutaj bardzo ważną kwestią, do czego zachęcam, to jest to, że w takim budynku, w którym jest bardzo dobra izolacja poddaszu, też spada potrzeba chłodzenia w lecie. No, często problemem w takich budynkach jest mniejsza izolacja, jeżeli mamy temperatury, mamy izolacji 15-20 cm, to temperatury na poddaszu w lecie mogą sięgać nawet, mówię o użytkowym poddaszu, nawet 28-30 stopni, natomiast stosując izolację bardzo mocno też obniżamy zyski słoneczne i przegrzewanie pomieszczeń, także ma to też duże znaczenie nie tylko pod kątem ogrzewania, również pod kątem ewentualnie potrzeby chłodzenia. W tej chwili standard warunków technicznych 2021 to okna o współczynniku 0,9 lub niżej, mówię o oknach pionowych i jeżeli będą wymieniane okna, to również warto pójść, to musi być spełniony ten standard. Przy oknach dachowych, z tego co pamiętam, ten standard jest troszkę niższy, ten współczynnik przenikania okna U wynosi 1,1, natomiast te standardy no, też bardzo energooszczędne, jak widać, po prostu też mogą pomóc znacząco w przejściu na technologie, które są bardziej efektywne, takie jak pompy ciepła. Dlatego warto pamiętać, że ta termomodernizacja jest bardzo ważnym elementem całego procesu inwestycyjnego. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć koszty ogrzewania, Port PC mniej więcej raz na kwartał aktualizuje koszty, taki arkusz kalkulacyjny z kosztami ogrzewania ciepłej wody użytkowej w oparciu o aktualne koszty energii. Widzą Państwo tutaj rzut ekranu i również link, kod QR do takiego arkusza. W takim arkuszu wprowadzane są dane budynku, standard budynku, dane dotyczące efektywności pomp ciepła i innych urządzeń, w zakresie danych wyczytanych z karty produktu ekoprojektu, etykietowania. Te dane są podawane jako współczynniki ETS dla 35 stopni, dla 55 stopni i liczba osób. I na podstawie takich danych możemy oszacować, również wprowadzając dane kosztów dotyczące różnych nośników energii. To są akurat aktualne dane zebrane dosłownie sprzed kilku dni. I porównać koszty już ogrzewania w różnych rozwiązaniach, w różnych standardach budynków. Tu akurat widzimy standard, który może nie jest standardem warunków technicznych 2021, tylko powiedzmy, że część termomodernizacji została przeprowadzona, na przykład okna, nie, powiedzmy izolacje, częściowo izolacje wymienione. Natomiast nie jest to standard warunków technicznych 2021, stąd też zapotrzebowanie jest 40-50% wyższe niż gdyby to był budynek w standardzie warunków technicznych 2021. Mówię o ogrzewaniu, mówię o zapotrzebowaniu na ogrzewanie. Ta analiza pokazuje też koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej i to, co niestety jesteśmy świadkiem, to nie wiemy, jak będą wyglądać koszty energii elektrycznej za pół roku, zarówno w taryfie G11 czy G12W. To, co mogę Państwu powiedzieć, to w przyszłości niedalekiej ceny wszystkich nośników
pójdą do góry. Wiemy, co się dzieje na giełdzie, jeżeli chodzi o gaz. Te ceny w tej chwili znacząco przekraczają ceny samego paliwa, które jest w taryfach gazowych. Wiemy, co się dzieje z węglem, co się dzieje też z peletem, z innymi paliwami i prawdopodobnie ciężko jest w tej chwili bardzo dokładnie określić, jak to będzie wyglądać. Natomiast te ceny nośników są ze sobą bardzo mocno powiązane w długoterminowej strategii, bo to pewnie Państwa też musi interesować z punktu widzenia 10-20 lat. Komisja Europejska mówi o tym, że proporcje ceny na przykład gazu do energii elektrycznej będą szły w kierunku niższych kosztów energii elektrycznej, wyższych kosztów gazu. To będzie wynikać z kilku rzeczy. Mówię o takiej perspektywie 5-10-letniej, między innymi podatku węglowego, który się pojawi w budynkach w takiej lub innej formie, jak również zmniejszonego wydobycia gazu, zwiększonych kosztów również samego nośnika. To jest wyraźnie pokazane w prognozie Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście, dlaczego warto wspierać rozwój też elektryfikacji ogrzewania budynków. Zachęcam również do wybrania drugiej analizy kosztowej dotyczącej całkowitych kosztów rocznych według wytycznych VDI 2067. Widzą Państwo tutaj kod QR. Myśmy już o tej analizie mówili. Ona uwzględnia wtedy wszystkie koszty łącznie z dotacją, tak żeby zbilansować koszty roczne inwestycji, zakładając, że bierzemy na kredyt, koszty paliwa, czy związane z użyciem energii, czy też koszty zryczałtowane napraw, serwisu, obsługi. One są zryczałtowane do przeliczeniu na roczny koszt. Uwzględniamy też ważną kwestię, czyli okres trwałości różnych elementów i to są rzeczy, które tutaj brane są pod uwagę, tak żeby pokazać, jakie są te rzeczywiste, realne koszty, które ponosimy, również po to, żeby potem otworzyć inwestycje. Tu dodam jeszcze istotną kwestię. No, we wszystkich krajach, w których w tej chwili mocno stawia się na pompy ciepła, czyli można powiedzieć, tak naprawdę mówimy o Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, mówi się o tym, że w perspektywie najbliższych kilku lat nastąpią duże spadki cen produkcji, razem z sprzedaży, razem również z montażem pomp ciepła. Jest to jak gdyby wpisane w ten scenariusz. Tak się stało w przypadku instalacji fotowoltaicznych, tak się dzieje w przypadku magazynów energii elektrycznej, tak się też będzie działo w przypadku samochodów elektrycznych. To jest po prostu taki megatrend, który jest związany ze skalą produkcji i też z takim pojęciem krzywej uczenia się, która w przypadku tych technologii jest bardzo, bardzo wysoka, czyli każde podwojenie zasobu zamontowanych urządzeń powoduje spadki od kilkunastu do 20 paru, nawet 30% kosztów produkcji urządzeń. Kolejny temat, na którym bardzo mocno zwrócił uwagę, to szczególnie w przypadku pomp powietrze-woda, w przypadku pomp gruntowych ten problem nie występuje, ponieważ nie ma jednostki zewnętrznej, pompa ciepła jest zamontowana w budynku, korzysta z ciepła zgromadzonego w poziomych czy pionowych wymiennikach ciepła. Jest właśnie kwestia poziomu ciśnienia akustycznego na zewnątrz. Polskie przepisy mówią o tym, że na granicy sąsiada w takiej niekorzystnej godzinie w nocy, w ciągu 8 godzin najbardziej niekorzystnej, poziom ciśnienia akustycznego nie powinien przekroczyć 40 dB. I tu taki przykład obliczenia mamy. To jest taki przykład, kiedy zakładamy, że pompa ciepła zamontowana jest przy budynku i pytanie, w jakiej odległości w metrach musi nastąpić tak wytłumienie, żeby nie przekraczać 40 dB. Więc przykład obliczenia danych wyciągniętych z karty produktu, etykiety energetycznej, tutaj poziom mocy akustycznej jest 54 dB. Przypominam, to jest zawsze dla parametrów A7 W55, czyli temperatura powietrza 7 stopni, zasilania 55 stopni. Więc jeżeli dźwięk się rozchodzi w 1/4 kuli, to jest ten przypadek, o którym teraz mówimy, czyli jest zamontowane urządzenie przy ścianie, jest jedna ściana odbijająca, to po tych 4 metrach wytłumienie 17 dB, czyli poziom ciśnienia akustycznego w tym miejscu będzie na wartości 37 dB, czyli spełni wymóg, o którym mówiliśmy. Zachęcam do pobrania arkuszy, one są również wytyczne, o których mówiłem, i również w takim poradniku, który jest dostępny na stronie www.portpc.pl, na stronie portpc.pl, poradniku ograniczenia hałasu w instalacjach z pompami ciepła. W przypadku montażu pomp ciepła w budynku zwrócę uwagę na poziom mocy akustycznej, tutaj widoczny na etykiecie w tym czerwonym kółeczku. To jest o tyle istotne, że nie powinniśmy przekraczać tego poziomu na drzwiach 40 dB,
od drzwi pomieszczenia kotłowni czy pomieszczenia, w którym zamontowana jest pompa ciepła, zamykane, mają wytłumienie około 15 dB, a to, co jest za drzwiami w korytarzu, nie powinno być to poziom ciśnienia akustycznego większy niż 25 dB. Tą graniczną wartością w nocy pomieszczenia jest 30, ale taką dobrą praktyką jest to, żeby nie przekraczać w nocy wartości poziomu ciśnienia akustycznego 25 dB. Tu zachęcam Państwa też do pobrania arkusza. Proszę Państwa, to, na co bym szczególnie zwrócił uwagę, to na to, że w przypadku montażu pompy ciepła dobrze jest uzyskać referencje firmy, która montuje, wykonawczej. Dobre firmy zawsze pokazują te referencje nie tylko na zdjęciach, też na stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Z reguły mają zadowolonych klientów i w związku z tym nie mają czego się wstydzić. Jest to też bardzo ważna informacja, jak wybierać takie firmy. Warto też sprawdzić, czy dana firma ma autoryzację producenta czy dystrybutora pomp ciepła. Często to jest kwestia odpowiedniego dyplomu czy autoryzacji instalacyjnej, czy związanej z uruchomieniem urządzenia, czy sprzedażą, montażu. Uruchomienie często też jest realizowane przez producentów, zależy od modelu. Natomiast te referencje są moim zdaniem kluczowe, dlatego że, proszę Państwa, doświadczenia pokazują, jak w ogóle generalnie w technice grzewczej, że 90 parę procent problemów to nie są problemy ze źródłem ciepła, to są problemy instalacyjne. W pompach ciepła sprawdza się to jeszcze częściej. W związku z tym dobry instalator, który ma dobre referencje, to jest coś, co warto na to zwrócić. Tak jak powiedziałem, dobrzy instalatorzy się tym po prostu chwalą, pokazują i nie boją się na przykład skontaktować z instalatorem, znaczy z inwestorem, który ma zamontowaną pompę ciepła. Również ważne jest też wsparcie producentów, bo czasami też niektóre firmy mają duże doświadczenie, dopiero startują z pompami ciepła. Jeżeli jest wsparcie producentów, to też łatwiej jest też tym firmom w tym momencie zrealizować taką instalację. Także tutaj jest to realizowane w różnych modelach współpracy. Proszę Państwa, tak jak gdyby przechodząc troszkę do końca, to chciałem Państwa przede wszystkim zachęcić do tego, żeby obejrzeć inne webinaria w Akademii Czystego Powietrza dotyczące nie tylko tematyki pomp ciepła. Tu akurat pokazuję trzy webinaria z poprzedniej Akademii Czystego Powietrza z 2020 roku. Widzą Państwo też kody QR do części pierwszej, drugiej pytań. Pierwsza część dotyczyła kosztów eksploatacyjnych i całkowitych kosztów rocznych oraz w ogóle analizy kosztowej, jeżeli chodzi o instalacje, również kwestii inwestycyjnych. Druga dofinansowań, druga dotyczyła uchwał antysmogowych, ale też etykiet energetycznych. Nie tylko dotyczyło to pomp ciepła, ale również tu ważną część stanowiły pompy ciepła. I osobny duża akademia w kontekście pomp ciepła z 2020 roku, pompy ciepła w programie Czyste Powietrze, już dedykowana, sporo z tych tematów tutaj jest dodatkowych, opisanych, przedstawionych. Mogą Państwo na stronie, to akurat to prowadzi do filmów YouTube'owych, ale można też wejść na oficjalną stronę Czystego Powietrza, a najprościej wygooglać Akademię Czystego Powietrza i znajdą Państwo też wszystkie części, łącznie również z poszczególnymi plikami PDF, prezentacjami. I proszę Państwa, tak tytułem takiego podsumowania zwróciłbym uwagę na to, że takim bardzo dobrym podsumowaniem tego, o czym mówiłem, jest wydany w tym roku poradnik. On został wydany w maju 2021 roku. Pompy ciepła w istniejących budynkach. Autorem tego poradnika jest pan Marek Miara, który jest osobą odpowiedzialną za badanie pomp ciepła w niemieckim instytucie Fraunhofer ISE. Przeprowadza te badania już kilkanaście lat. Przebadanych zostało kilkaset pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych. I co jest istotne, ten poradnik odpowiada na szereg pytań, właściwie większość istotnych pytań, które mogą sobie zadać inwestorzy, jeżeli są zainteresowani pompami ciepła. I co jest też bardzo istotne, on pokazuje to, co się dzieje tak naprawdę w budynkach, a nie to, co może ktoś obiecać. Czyli są to pokazane rzeczywiste doświadczenia realne, które bardzo mocno pomogły na rynku niemieckim w rozwinięciu sprzedaży pomp ciepła. Tak jak powiedziałem, w tej chwili rząd niemiecki planuje, że będzie bardzo duże wsparcie pomp ciepła, nawet między 5 a 6 milionów pomp ciepła zamontowanych w 2030 roku. I myślę, że te badania bardzo mocno pomogły właśnie w pokazaniu, jak jest naprawdę z pompami ciepła. Widzą Państwo kod QR. Ja zwrócę uwagę na spis treści, na te rzeczy, które są istotne w tym poradniku, między innymi kwestia znaczenia temperatur wody grzewczej, temperatur zasilania.
jakie są maksymalne, jakie faktyczne, jak to faktycznie wygląda w instalacjach na podstawie badań. Na ile jest potrzebna termomodernizacja budynku? Gdzie się zatrzymać z tą termomodernizacją? Co jest granicą? Jakie są wyniki badań monitoringowych właśnie w tych istniejących budynkach z pompami ciepła gruntowymi, powietrznymi, zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych, ale bardziej jest tutaj fokus na budynki modernizowane. Jak częsty jest realny udział włączania się grzałki elektrycznej w pompach powietrze-woda czy pompach gruntowych? Kolejna rzecz, na ile pompy ciepła są ekologiczne, patrząc na perspektywę obecną, przyszłości, jak wygląda kwestia pomp ciepła w budynkach bez termomodernizacji, z modernizacją, czy jest to w każdym momencie potrzebne, jak wygląda kwestia przyszłości, co się zmieni, czy warto czekać na pompy ciepła w przyszłości, ale również taki punkt dotyczący budynków wielorodzinnych i na końcu takie też podsumowanie, które też moim zdaniem warto przeczytać, dodatkowe podsumowanie, które myślę, że warto też przejrzeć. Poradnik jest dostępny w postaci pliku PDF, liczy kilkadziesiąt stron. Zachęcam Państwa do pobrania i myślę, że będzie to bardzo dobre podsumowanie tej części, która no, z racji tego, że czas był mocno ograniczony, była pewnym takim bardzo ogólnym przedstawieniem sprawy. Ja Państwa zachęcam i do odwiedzenia tego poradnika i również do obejrzenia filmów Akademii Czystego Powietrza. Zresztą jest bardzo wiele interesujących filmów, zarówno części pierwszej, jak i drugiej. Myślę, że warto po prostu tą obowiązkową pozycję po prostu przejrzeć. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę zrobimy przerwę 10-minutową. Ja w takim razie Państwu proponuję, że za moment przejdziemy do rundy pytań i odpowiedzi. Widzimy się za 10 minut.